Już starożytni twierdzili, że miarą człowieczeństwa społeczności jest jej stosunek do osób starszych. W tę ideę świetnie wpisuje się inicjatywa Leszczyńskiej Rady Seniorów, poparta przez leszczyńskich radnych, którzy podjęli decyzję o stworzeniu Leszczyńskiej Karty Seniora. Informuję Wysoką Radę, że uchwała w sprawie przyjęcia programu Leszczyńskiej Karty Seniora, druk nr 313, została podjęta jednomyślnie Dokument ten pozwoli osobom w podeszłym wieku, które nie grzeszą nadmiernie zasobnymi portfelami, aktywniej uczestniczyć w życiu społeczno-kulturalnym. Senior może otrzymać taką kartę poprzez wypełnienie wniosku. Wnioski to jest króciutki wniosek, gdzie jest imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL. Taki wniosek trzeba złożyć w naszym biurze, w Zespole do Spraw Współpracy i Organizacji Pozarządowych, do Spraw Programów i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przy Poniatowskiego 1. To jest tam, gdzie bursa się mieści i kilka wydziałów Urzędu Miasta. Tam są też pracownicy MOPR-u. Tam można się udać i taki wniosek na miejscu złożyć. Uprawnia bowiem do zakupu tańszych biletów do teatru, na basen czy imprezy organizowane pod patronatem MOKU i MOSIR-u. No jest nam bardzo miło, bardzo przyjemnie, bo w dzisiejszych czasach przy naszych skromnych emeryturach takie możliwości gdzieś tam czegoś zapłacenia, no bo nie ukrywajmy, że to chodzi o pieniądze, gdzieś mniej, jest dla nas bardzo miłe i przyjazne. Inicjatywa radnych jest również otwarta dla lokalnych przedsiębiorców, którzy mogą ją aktywnie wesprzeć i poszerzyć miejską ofertę. Na stronie miasta będzie można pobrać taką deklarację dla prywatnych przedsiębiorców. W tej deklaracji króciutko prosimy o opisanie, jaka zniżka będzie dla tych seniorów preferowana. Nawet takie gesty właśnie, no bo ktoś musiał tę kartę stworzyć i ktoś musiał przystąpić w ogóle do tej karty. I w ogóle bardzo dziękujemy tym wszystkim ludziom, którzy zdecydowali się przystąpić do tej karty, dlatego że jest to w ich dobra i nieprzymuszona wola, tak bym to powiedziała.